Dziewczyna spałowana przez policję. Mucha reaguje interwencja policji podczas protestu w Głogowie. Joanna Mucha komentuje. Polska 2050 ma zamiar złożyć wniosek o popełnianiu przestępstwa w związku z interwencją policji podczas protestu w Głogowie, przekazała w programie Graffiti na antenie Polsat News posłanka Polski 2050 Joanna Mucha. Jak można zobaczyć na nagraniu, które trafiło do sieci, funkcjonariusz użył pałki wobec jeden z protestujących kobiet i przewrócił ją na ziemię. Do zdarzenia doszło w niedzielę. W połowie marca Joanna Mucha poinformowała w mediach społecznościowych, że zakaziła się wirusem SARS-CoV-2. Oto, jak posłanka Polski 2050 czuje się teraz, pytał w programie Graffiti w Polsat News Marcina Fiołek. Znacznie lepiej, już prawie normalnie. Myślę, że będzie dobrze, odpowiedziała Mucha. Przyznała jednocześnie, że nie wykonała jeszcze badań po przejściu zakażenia. Ja sobie dam radę, mam pieniądze, żeby zapłacić za tego typu badania prywatnie. Natomiast są rzesze ludzi, tysiące, którzy muszą takie badania odbyć, i dla bardzo wielu z nich zapłacenie nawet kilkudziesięciu złotych za badania morfologiczne jest problemem. Ci ludzie naprawdę nie mają w tej chwili, jak wykonać tych badań, mówiła. Zdaniem posłanki nikt tym problemem się nie zajmuje. Moim zdaniem to jest coś dramatycznego, stwierdziła. O interwencji w Głogowie wśród tematów w poniedziałkowym Graffiti pojawiła się kwestia interwencji policji w Głogowie. Funkcjonariusz uderzył kobietę pałką, powalił na ziemię i przyduszał. Polska 2050 będzie prawdopodobnie składała wniosek o popełnianiu przestępstwa nadużycia uprawnień, zapowiedziała Mucha. Wiemy od wielu miesięcy, że we władzach państwowych istnieje przyzwolenie na tego typu działania, oceniła. Nie możemy nie reagować, musimy pokazać, że jesteśmy solidarni z tymi ludźmi, wskazała posłanka Polski 2050.